Siemaneczko, witajcie, ja jestem Krynio i zapraszam was na kolejny odcinek z Horizon Zero Dawn i oczywiście z kim? Z naszą bohaterką. I teraz nie pamiętam, co robiliśmy ostatnio, wiem, że tutaj doszedłem. Mam zaznaczoną jakąś główną misję, na razie sobie pozbieram rośliny, które tutaj są. A tam gdzieś jest. Dobra, zobaczmy, jak daleko to jest. Aha, tu mam niby ognisko odblokowane. Tu mam odblokowane, gdzieś tu byłem. Pomóc Karstenku, potykacz. A ja sobie pójdę mimo wszystko. Tu mam jakiś wykrzyknik. Może ja sobie ten wykrzyknik po drodze zrobił, skoro już tu jestem. Gdzie ta flaga? Gdzieś tam. Dobra, pójdziemy do tej flagi, zobaczymy. Co tam na mnie czeka? Dobra, jeszcze zobaczmy. Strzały mam wytworzone, jestem ciekaw. Słuchajcie, jak to było? Umiejętności, nie chodzi mi o punkty, kwipunek. Dobra, tu nic nie mogę, u góry nie mogę, modyfikacje. Bo on jest aktywny, ale mi chodziło o to. Dobra, dojdę sobie, jak te modyfikacje robić. Dobra, zdjęliśmy 7 okruchy. To się przyda. No dawaj! No i te strzały, nie wiem, czemu mi wyskoczyło. Dobra, czujka poszła. Tamte mają uwagę, ale dobra, mniejsza o to. Prosto w oko dostała. Dobra, zbieramy wszystko. A tego nie mogę podnieść. Dobra, ta czujka jest tam. Dobra, nie idę tam. Chcę sobie te dobra, do starego przepisu pozbierać. A, zaraz pójdę w ogóle mnie w tą stronę, co trzeba, nie? Standardik. Nie wiem tylko, czemu on mi wybiera. Ej,
No dobra, tu mam to kołane. Aha, tu będę, to tu mogę też iść coś to blokować. Strażnica matki. Coś ciekawego, dobra. Idziemy. To tu chodzi. Jak tam wejść? Jest jakaś lina. Gdzie jesteś, bracie? Co to było? Początek. Zmień te strzały. Kurde. Co za cholerstwo jest? Brom, proszę, to Olara. Skąd ona się tu... Co to w ogóle ma być? Jeszcze gdzieś tu coś... Proszę, bro, przyjdź do mnie! Czujka jeszcze mi tu przylawa. Ale mi przysoliła. Cicho tam być. Gdzie jesteś, bracie? Mam już za dużo. Trzeba rozmontować nie to. Ekwipunek, surowce, co ja tu mam? Soczewka czujki. Rozbierz wiele. Upuść, rozbierz. Rozbierz wiele. Zdemontuj to. Wszystkie. Dobra, rozbierz. Zaraz tu sobie pozbieram. Czego tam jeszcze miałem? Dobra. Dobra. Teraz zobaczę, co jeszcze. Blok przetworzonego metalu. Brom, czy mnie słyszysz? Dobra. Maskowanie, modyfikacje. Jezu, 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 ile tego tu jest? Brom, proszę, to Olara! Nie to, ekwipunek.
surowce. Blok przetworzonego metalu. Dobra, weź to rozbierz. Nie wiem, po co mi to. Drut, co to jest? Iskrzak pospolity. Weź to rozbierz. Teraz jeszcze gdzieś tu są modyfikacje. Nie wiem, które lepsze, zielone czy niebieskie. Na razie wychodzi, że niebieskie lepsze, więc zielone. Weź to rozbierz. Już jest miejsce na kolejne, dobra. Zbieram wszystko. Dobra, jak jeszcze coś zostało. Tu jestem, Brom, a ty gdzie? Jezu, weź, przestań, zaraz tam pójdę. To ci powiem, gdzie on jest. Dobra, drut dostałem. Dzielna roślinka. Przydasz się. Dobra, tu są jeszcze jakieś rośliny, trzeba je pozbierać. Proszę, Brom! Przyjdź do mnie! No niestety, tutaj się tak trafiło, że trzeba było ich trochę porozpierniczać, bo było sporo tych. Tu jest, tu nic nie ma. No tam jakoś muszę do niej wejść. Brom! To ja, Olara! Twoja siostra! Gdzie jesteś, bracie? Nie to! Jak ja mam tą linę złapać? A ja nie wejdę tam po tych skałkach? Nie, no to jakoś po tej linie pewnie muszę wejść. A nie, tu coś jest. O! Spoko. Coś ty za jedna. Olara. Brom, proszę! To Olara! Mogę podnieść? To jest jakiś łuk. Nie, tylko mogę z nią pogadać. Dobra. Kogo tak nawoływałaś? Pomóc ci? Nie mam nic do wyrzutków. Naprawdę. Ale nie powinnam z tobą rozmawiać. Nie teraz. Nikt inny ci tu nie pomoże. Masz rację. Przepraszam, nie chciałam być nieuprzejma. Mój brat został wygnany, ale już odbył wyrok. Powinien wrócić, ale jeszcze go nie ma. A jego obóz jest cały we krwi. Dlaczego został wygnany? Brom był zawsze trochę inny. Dotknięty. Jeden z myśliwych nie miał litości i przez cały czas mu dokuczał. Nie było mnie może godzinę. Myśliwy znów mu dokuczał, ale tym razem Brom chwycił za kamień i z całej siły uderzył go w czaszkę. Duchy kazały mu to zrobić, powiedział. Duchy zapomnianych. Skazali go na 10 lat. Nie powinnam była go zostawić. Powiedz, co tutaj robisz sama?
Codziennie robiłam na ścianie nacięcie, stąd wiem, że wyrok Broma się skończył. Ale robię nowe. A jego ciągle nie ma. Błagałam matrony, by posłały za nim wojowników, ale znaleźli tylko obozowisko całe we krwi. Powiedzieli, że nie żyje. Ale musiałam się upewnić. Właśnie dlatego przyszłam. Czyli mówisz, że obóz był cały we krwi? Wojownicy poszli go szukać i tylko tyle znaleźli. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Czy sądzisz, że nie żyje? A może jest ranny? Czy Bron cierpi? Potrzebuje pomocy. Nie mogę znieść tej bezsilności. Dobra. To są ci zapomniani. Co to znaczy zapomnianych? Wszechmatka przeklina heretyków, którzy nie żałują. Wyrzuca ich z wieczystej pamięci. Te niespokojne duchy to właśnie zapomniani. Brom twierdził, że do niego mówią, każą mu robić różne rzeczy. Ciążyło mu to przez cały czas, a ja nie potrafiłam mu w żaden sposób pomóc. Dobra, zobaczmy teraz to. Spróbuję znaleźć twojego brata. Tak? Pójdę z tobą. Spokojnie, nie będę ci przeszkadzać, obiecuję. Sama będę szybsza. Skoro tak mówisz, tylko błagam, znajdź go. Doszła mi misja. Tam bym chciał pójść zobaczyć, co oni mi dadzą. Tam jest misja główna. No wreszcie. Zlazuj. Dobra. Wreszcie zeszło. Dobra. Mamy misję poboczną. Skrzynia zwykłej nagrody, 1000 expa, no to jest fajne. Dobra, aktywuj mi tą misję, a ja jeszcze w międzyczasie sobie ustawię, aha, tam jest, a ja jeszcze sobie ustawię tutaj znacznik, to jest tam i tam pójdę, zobaczę, co tam będzie. Może tu coś uda się potradować, pohandlujemy. O, przydatne. Na pewno jest ognisko, które mi się przyda. Pytanie, czy ja tu wejdę. No i mamy szybki zapis. To się przydaje. Wejdę tu. Nie, nie mogę tu wejść. No. Trudno. Szkoda. Bardzo szkoda, że nie mogę tam wejść. Ale idziemy dalej. Czekajcie, gdzie to misja? Aha, uruchomiła mi się misja. To jest ta misja, więc idziemy do tego. No, ten obóz Broma, czy jak mu tam ta poboczna, pozbieram oczywiście wszystkie roślinki. Co my tu mamy, to podobno jest potrzebne. Palimy, żeby było pełne. Pytanie, co tu się będzie jeszcze działo? Dobra, co tu jest? Kolejna roślina. No ja akurat to zbieractwo to standardowo w każdej tego typu grze, to lubię sobie pozbierać, bo potem
Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Coś jest. Ale i tak pewnie się trafi, że będzie czegoś brakowało, więc no to nie byłoby niczym specjalnym. Idziemy. No pójdźcie tego noż. No, nie wiem co ty tu chciałaś uzyskać, ale dobra. Idziemy, zobaczymy co to mnie czeka. Gęś, która odleciała. Tam coś jest na górze. Co, zdyszałaś się lekko? No nic nie ma z tych gęsi tak naprawdę. Wiem, że coś tu jest, ale jak widać niestety. Tam jest dzik. Zabieramy wszystko z dzika. To się na pewno przyda. Nie wiem, czujka była. Więc do niej zaraz podejdę. Tak najlepiej, żeby ona mnie nie zobaczyła. To musi być obóz Broma. Lepiej zajmę się tymi czujkami. A czemu te czujki krew, tak pompują? Ale brak ciała. Musi być w tym coś więcej. Te ślady krwi sugerują, że ktoś oddalał się od obozu. Ktoś oddalał się od obozu. No i dobra, tu były dwie czujki. To zabieram ze sobą. Dobra, ale gdzie ten ktoś się oddalał? Dobra, tutaj szedł. To już mam.
Dobra, podświetlenie, no wybaczcie, samouczki te wszystkie takie zostaje, no nie wiem jeszcze wszystkiego, dopiero to jest drugie moje granie, więc uczę się tej gry. Czy ktoś zaatakował nim Broma? Ślady krwi. Powinnam za nimi iść. Gdzie te ślady krwi idą? Jestem ciekaw. Nie iść. Tylko gdzie? Dobra, czyli te ślady idą gdzieś tutaj. Aż tutaj. Zobaczmy, gdzie mnie to doprowadzi. Jest. Wiadro. Czy ktoś przyniósł krew do obozu? Trop się kończy. Ktokolwiek to zostawił. Zostawił również ślady. Ten ktoś sobie poszedł. Kurde, czujka. Pięknie dostała w oko. Dobra, mamy obie. Ten ktoś tutaj sobie gdzieś wszedł. A co my tu jeszcze znajdziemy? Tego mam fula. Przyrządzę ją później. Dokładnie. Idziemy, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Czyli wracamy się tak jakby. No dobra. Oczywiście pewnie. No tu jest jakieś ognisko. Nie no, tu co, ja wlezę na maszyny czy co? Bo nie rozumiem, o co tu chodzi. Tu ktoś szedł. Deszcz nie jest taki zły. To pokręcone. Ciekawe, czy krew w obozie pochodzi. Jeżeli to Brom, czemu chce, żeby myśleli, że nie żyje? I czemu zniszczył kapliczkę? Dawaj go! Dobra, leży.
Nie wystawisz oka. Jedna czujka leży. To chyba była czujka. Ktokolwiek, jeśli to Brom, to wie, jak używać włóczni. Dobra. Czujka leży. Serce złomiarza. Czyżbym miał ich za dużo? Dobra, trochę dostałem po tyłku, więc muszę sobie tutaj uzupełnić. Teraz tak, ekwipunek. No dobra, w wytwarzaniu modyfikacji, dobra, ekwipunek. Serce czujki. Rzadki. Rozbierz to wszystko. Drutnie, metalowe naczynie, weź to. Rozbierz wszystko. Dobra, teraz pozbieram. Nie bije już, ona i tak już nie żyje. Dobra, ja tu gdzieś miałem podświetlony tą ścieżkę. Brom długo był wyrzutkiem. Czemu wziął jedzenie i części? Ale spadłem. Dobra, nie to chciałem zrobić. Prawie zginąłem, dobra. Ja sobie podniosę dzika. To zapasy z kryjówki. Czemu je zabrali, a potem wyrzucili? I suma summarum i tak nie wiem, o co tu chodzi. Przynajmniej na razie.
No jak on? No to moja siostra! Moja siostra! Muszę ją chronić! Dobra, tu jest. Tak jest! Zabiję się! Zabiję się i nie zrobię jej krzywdy! Nie jesteś duchem. Czego chcesz? Odejdź od krawędzi, Brom, proszę. Nie. Daj mi spokój. Nie widzisz, że potrzebuję czasu, by pomyśleć? A jak mam myśleć, skoro każdy na mnie wrzeszczy? Nie krzyczę. Wiem, że umiesz słuchać. Więc posłuchaj mnie tak samo, jak posłuchałbyś innych. Oni gadają, żeby nie słuchać. Ale Olara zawsze mówiła, żeby słuchać tylko tego, kogo widzę. Dobrze, wysłucham cię. Tak, lepiej. Powiedz, Brom, co cię trapi? Duchy zapomnianych. Przeklętych przez Wszechmatkę. Ich głosy nie dają mi spokoju. Każą robić różne rzeczy. Krzywdzić ludzi. Jeśli wrócę do Nora, sprawią, że skrzywdzę Olarę. Ale prędzej się zabiję, niż na to pozwolę. Musisz słuchać duchów, Brom? Cały czas do mnie mówią. Zawsze ze mną. Dbają o mnie. Zabawiają. Pomagają. Chyba, że wrzeszczą. Jak wtedy z tym łowcą. Zmiażdż mu głowę kamieniem, powiedziały. Tak zrobiłem. Brom, ty żyjesz. Chwała Wszechmatce. Przepraszam, że poszłam, ale po prostu musiałam się upewnić. O nie! Nie, 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 nie! Nie! Siostro, proszę! Nie zdołam cię ochronić! Nie trzeba mi ochrony przed tobą, Brom. Obawia się, że głosy sprawią, że zwróci się przeciw tobie. Chyba, że umiesz je uciszyć. Tak. Dokładnie tak było. Tylko raz kogoś skrzywdził. Sprowokowany. Ja nie chcę cię skrzywdzić. Ale zapomniani, ich szepty wypełniają mi głowę. Brom nie jest jeszcze gotów na powrót. Ale nie sądzę, by cię skrzywdził. Znam miejsce, w którym zostanę. Jaskinia na górze Wszechmatki. Jak chcesz, możesz mnie tam odwiedzać, dopóki pozostanę silny. Będziesz, Brom. Pomogę ci. Dziękuję, Aloy. Zajmę się już nim. Obyś kroczyła w wieczystej pamięci Wszechmatki i oby zapomniani cię nie nękali. No i dobra. Dobra, wymiana na potykacz. To ja niedaleko jestem. Głównej misji. Co tu jest? Jakieś ruiny. Tu mam ognisko. Dobra, no idziemy tam. Po malutku jakoś tam dojdziemy. Tak naprawdę summa summarum. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra. Jestem ciekaw, czego mi potrzeba, żeby... Czy muszę rozebrać ewentualnie nie to? Dobra, ekwipunek, surowce.
Bardzo warto, co ja dostałem. Metalożer, łodziwo, wymusz, łapka wybuchowa. Ekwipunek pełny. Dobra, skrzynię i tak mogę pewnie wziąć, więc teraz dobra, spróbuję się udać. Zastanawiam jeszcze jedna rzecz. Ustawienia, sterowanie. Dobra, to kumam. Dobra, mamy skupienie. Dobra, wybór broni przytłacza mnie to. Dobra, wytwórz mi to na razie, odłóż sobie tą broń, bo mnie to... Jezu, lekko mnie to irytuje. Co to za lagi? Dobrze, że jestem wyrzutkiem, inaczej musiałabym z tymi baranami gadać. Dobra, co to się dzieje? Że Vala wygra próbę. Ma to po matce. Gniew maszyn rośnie. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tu. Gdzieś tam jakby na górze. Jeszcze tu miałem nie to umiejętności. Skok. O 20%. Dobra, weźmy sobie włócznie. Miałem ten jeden punkt. Dobra, zobaczmy, co to będzie. Tam. Chyba jest wzburzony.
to jest zburzone i czym? Tu jest jakiś ziomek. Coś ty za jeden? No, no, no. Odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko, uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. O, stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. Nie wiem, co to ten potykacz. Łuk bojowy. Broń, łuk bojowy. Niepospolity, wyborowy. Pytanie. Wyborowe czy bojowe? No co mogę ci sprzedać? Zobaczymy, czy mogę to wszystko sprzedać, zobaczymy na tym. Pozarabiam, bo tu nie wszystko jest mi potrzebne, mi się wydaje. Dobra, tę modyfikację trochę sprzedać. Broń, włócznia zostaje, potykacz, nie wiem co mi ten potykacz daje, ale dobra. Kupić teraz, kup. Amunicja. Bardziej to mnie ta broń zastanawia, a jaki ja mam w ogóle... Myśliwski.
15.025. No nic, jest strzała ognista, strzała zwykła. Dobra, kup. Strzała zwykła. Czyli co, z ognistych nie będę mógł strzelać? Poręczność, sprzedaj. Poręczność 30. Potykacz. Poręczność 80. Czyli te, co ja mam, to i tak słabizna. Dobra, czyli tu nic nie wymienię. Co to jest? Wywar pełni zdrowia. Dobra. Sprzedaj. Uważam, że to nie jest nic warte. Jak już sprawiłaś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? A ja już myślałam. No dobra, i to nara. Było na tyle. Dobrze. Do zobaczenia. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Czegoś mi brakuje. Celujemy gdzie indziej. Dobra, okej. Co to jest kupiec, zasoby łowieckie? A, to ten ziomek, dobra. Hit. Teraz ja muszę to obejść. To jest jakaś chata. No to tam brama obręczy. No dobra, idziemy sobie pomału, że akurat coś jeszcze uda się poeksmić. A, jeszcze miałem Jezu, czemu cały czas mi się myli. Ekwipunek, zobaczyć, czy to amunicja. Porażacz, dobra, potykacz. Wszystko git. Czy tą skrzynię do końca mogę... Tak, weź wszystko. No i git. Co mi tu doszło? Wytwarzanie, udźwig. Włączamy do łuku myśliwskiego. Modyfikacje na ubiory. Sakwę na broń. To by mi. Masz okruchy metalu, płomień. Weź to wytwórz. Weź dzika, tłuste mięso. Dobra, to posprzedawałem na razie. Dobra. No co mogę sobie wytworzyć? No, stracę trochę tych, ale ja sobie to wytworzę. To będzie fajna rzecz.
Dobra, co mi tu potrzeba? Nie mogę. Dobra, teraz cały. Płomienia mi brakuje, dobra. Dobra. Podróż, co to jest? Pakiet szybkiej podróży. Puste mięso, mięso, dobra, to nie. Amunicja, łódź, pułapki. I do to. Dobra. No dobra, 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 dobra. Ogarnąłem sobie trochę misję. Trochę modyfikacji zrobiłem. Samouczek potykacz. Dobra, na razie sobie to odpuszczę. Nie mogę sobie tego odpuścić, bo misja mi się anulowała, czyli misję. Czyli teraz mam misję główną jakąś, aktywna. Dziennik celów, samouczek, dobra, to. Na czubku włóczni. No dobra. No Jezu, trochę tego jest. Ja to muszę poogarniać, bo jeszcze nie. Wszystko łapię. Dobra, tutaj mamy trochę. Nie, to zbieraj. Dobra. Zabiorę to ze sobą. Mam dwie kolejne czujki, ale ja w tą stronę nie idę specjalnie. Ale dobrze, już mam jakiegoś tam handlarza. Udało mi się zrobić, już teraz mam 30 strzał. Więc jeszcze trochę. O, kolejna czujka. Co my tu mamy? Okruchy metalu i drut. Super.
Boże, ty! Nie wiem, czy to ta czujka mnie. Dobra, mam czujkę, udało mi się ją trafić i porazić. Dobra. Dało mi się trójkę akurat potykać, wyjąłem niepotrzebnie. Ale dobra, udało się przetestować potykacz, już wiem, o co tu chodzi. Z potykaczem. Gdzie ta lina idzie? A, tu. Dobra. Wiem, o co chodzi z potykaczem, więc jest dobrze. Co tu leży? A, tu ten leży. Dobra. Matko, uchowaj. To wyrzutek. Nie mam nic do powiedzenia wyrzutkowi. Cię tam nie wiem, co pokręciło. Ty, wyrzutku, ty. Dobra, na razie jakiś tam... Ty, jak on... A jeszcze wiecie, co on zobaczył? Wytwarzanie misji Notes. O, właśnie. Kolekcje. Zapisy, postępy rozgrywki, główne 2, poboczne 2, przeskanowane 3, maszyny, postęp frozen, dobra, statystyki, zniszczone maszyny, czujki, bieguny i złomiarze, dobra, czas gry, katalog maszyn, dobra, złomiarz, to mam wszystko, co tego to. To teraz możemy iść dalej, jest jeszcze na wszelki wypadek, dobra. Idziemy 200, parę hopsów mi zostało. To liczę, że to w miarę szybko przejdę. Ale mu pierdykłem. Dobra, brak amunicji. To mi się przyda. Nie wiem, czemu muszę to zmienić. Czemu biorę te strzały? Nie będzie wybierał, bo nie mam porażaczy. Gdzieś tu coś. Cokolwiek tam robią, na pewno nie idzie im łatwo. Dobra, mam liska. Mamy ognisko. Aloy, jesteś. Masz ogniste strzały? Mam. Nie. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą, to te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na zmrok.
Czekamy na zmrok? Mam potykacz, ale strzał. Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart. Może. Niedługo się sama przekonasz. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Aloy. Na razie czekamy. Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Ale ja nie mam... Czegoś mi brakuje do tych ognistych strzał. Płomień. No co mi to da, że zrobiłem to zadanie? A, bieguny muszę znaleźć. Tam muszę się udać, dobra. Muszę zabić kilka biegunów. Tam jest jakaś czujka, są. Wykaraskam się z tego. Dobra, czujki mam, teraz potrzebuję bieguny zdobyć. Zbieraj to wszystko. Bieguny gdzieś mi uciekły. Zajmijcie się swoimi sprawami. Strzała praktycznie bieguna zdjąłem. Super, gdzie są następne? Jest jeszcze jeden, dobra. Idziemy na grubo. Gdzie uciekasz? Chodź tu! Dobra. Ej, Loj, wyjdź z tej wody, no bo mnie... Dobra, ten się gdzieś schował. Mniejsza o niego. Bieramy no wszystko. No i znów to samo.
Dobra, płomieni trochę nazbierałem, więc jest szansa, że trochę strzał będę miał. Chyba już czysto. Dobra, tam gdzieś jest ten jeszcze jeden biegun. Przyda się. Dobra, tu te maki mi dają chyba. Dobra, zbieramy to wszystko. A, maki mi dają do... Dobra. Dobrze, że to znalazłam. Dobra. Kamieni trochę pozbierałem. Dobra, biegunów trochę mi się udało zabić. Teraz tak. Wytwórz te strzały. Dobra, nie mam płomieni. Siedlisko biegunów, trochę się oddaliłem od niego. To to biegun czy złomiasz? Dam radę. Gdzie są kolejne bieguny? Czy to już trójki? No dobra, okej. Udało mi się uzupełnić strzały na razie, ale to muszę tych biegunów więcej pozabijać. Nie ma tragedii. Mniej więcej zaczynam łapać, co jest co. Dobra. Robię sobie zapis. To ma być. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed zhańbieniem darzony byłem szacunkiem.
Też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale cielsko, co to była za bestia? Plemię zwieje piło zębami. To coś nowego i wściekłego. Od kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążył już zabić wielu wojowników. Tak. Ciekawostka. Podążaj ścieżką. To niedaleko. Ta chata. Co się to... Maszyna się stała. Jaka maszyna robi coś takiego? Taka, na którą właśnie polujesz. O, jasne. Aha. Ja parę maszyn tu jest. Martwa czujka, zbiorę części. Oczy dookoła głowy. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No to jazda. Jesteśmy już niedaleko. Czemu tylko my tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego wojownicy nie mogą upolować tej maszyny? Próbowali. Te skorupy po drodze to ich sprawka. A jutro znowu ruszą na polowanie. Nie będą musieli. To będzie mój łup. Albo cię zabiję, jeśli nie będziesz ostrożna. No, zobaczymy. Teraz tu po drodze wszystko pozbieram. Będzie tu za sobą bardzo dużo trzeba. Jakieś liski, nie liski, co tu jest? Jakaś trójka. O, płomień, to no to się lepiej opłaca polować, bo... Pięć strzał. Co na nas tu czeka? Cała chata zniszczona. Przez piło zęby? Ile ich było? Czy ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Aloy. Masz sobie poradzić z tym czymś. Jak go pokonać? O tym zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, Aloy. Tylko twoje. Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiesz mnie? Spoko. Polujesz sama. Powinnam się ukryć. Mogę podejść w wysokiej trawie. Zobaczmy, gdzie by tu zastawić pułapki.
widziała mnie. Dobra, dostał ładnie. Powinnam to przeskanować, żeby zobaczyć, co tam jest. Aż ty! Dawaj mu jakiegoś kombosa, mnie nie zabił. Już to dużo nie zostało. Dobra, tu to wrażliwość to będzie ten... Po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Aloy. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami. Nie. Za mną. Znowu coś dla niego zabiłem. To tereny łowieckie Nora. Ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja, Aloy. Ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie. A wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuje. Ale plemię może potrzebować ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie. To poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować. Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko. Za mną. Dobre. Ale zabiłem go. Nie było. Ciężko podejść te niektóre... Właśnie takie... Wstało słońce. Miejsca. Będzie twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekające cię wyzwania. Gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na ciebie czekał przy szlaku. Rozumiem ostatnią lekcję, Rost. Czyżby? Ale jeśli mam o coś walczyć, to musi to być coś, w co wierzę. Obyś to znalazła, Aloy. Liczę na to. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Czy martwisz się tym, co będzie po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja... Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Do zobaczenia w sercu matki. Tak jest. No dobra. Dostałem sporo expa, jakiś tam punkt umiejętności, ale sobie zrobię szybki zapis. I wydaje mi się, że jeszcze tutaj nie to chciałem. Co ja tu mam? Wytwarzanie. Modyfikacje ubrań, modyfikacje broni. Mogę tu zmodyfikować, coś tu dać. Coś tu mogę dać. Dobra, tutaj nie mogę. Czyli mam jedną modyfikację. Dobra, pierwsza modyfikacja. Ubranie. No to po torbę potykacza na ten. Dobra, kość dzika, tłuste mięso. Dobra, strzały.
Dobra, wytworzone strzały. Dobra, szybki pakiet jakiś wytworzony. Amunicja. Dobra, amunicję mam zrobioną. Torba. Torba na amunicję do potykacza, dodatkowe cebry kości, dzika, tłuste mięso. Dobra. Dobra, ekwipunek. Co ja tu mam w ekwipunku? Dostałem parę gratów, ale ten ekwipunek trochę mi się zwiększył. Dobrze, super, skrzynie. Zobacz zawartość skrzyni. Okruchy metalu, metalowy płomień, pakiet szybkiej podróży. Weź wszystko. Dobrze, tu dostałem kolejne te notes. Piłozomb. No już wiem, że na ogień, dobra. Kanister z płomieniami, próbowałem do niego celować, ale okej, udało się to ogarnąć. Umiejętności. Tu potrzebuję 3, żeby zrobić sobie tego chomika. Zwiększa miejsce w ekwipunku na zasoby o 20%. To może być fajne, nie wiem, co tu się dalej podblokowuje. Na razie nie wydaję tych punktów. Zobaczę, co będzie później. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że na dzisiaj będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście poznaję grę, więc wszystkiego nie wiem, uczę się, więc wiele rzeczy wybaczcie. Mam nadzieję, że ta eksploracja, te doświadczenia są na tyle fajne, że spodobało się to wam, więc mam nadzieję, że będziecie z chęcią oglądać również następny odcinek. Za dzisiaj wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć.